Tak, dzień dobry dziewczyny, dzisiaj jest poniedziałek i tak jak wam mówiłam, będę miała wykonywany pewien zabieg. Będzie to zabieg powiększania, modelowania ust, także strasznie się stresuję i właśnie dotarłam już na miejsce. Teraz właśnie podpisuję zgodę i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj pani wam zaraz wszystko wytłumaczy, co będziemy robić, jak to wszystko wygląda i tak dalej. Także jeżeli jesteście ciekawe, jak to wszystko wygląda, to zapraszam was do oglądania. Dzisiejszy zabieg będzie polegał na iniekcji kwasu hialuronowego w czerwień wargową. Będzie to głównie modelowanie ust, nie powiększanie, dlatego że Wiktoria jest zadowolona ze swojej wielkości i objętości ust, także będziemy głównie poprawiać kształt, wyrównywać je i to wszystko. Ja właśnie zobaczę się wkrótce. Dobra dziewczyny, teraz wam pokażę, jak te usta wyglądają 9 godzin po zabiegu. Jak widzicie, nie są już takie mega opuchnięte. Wiadomo, że te usta będą jeszcze 20-30% mniejsze niż od razu po zabiegu. Tutaj jak widzicie, mam tylko jednego guza na górnej wardze. A tak to wszystko spoko, nic mnie nie boli. Wiadomo, że te usta są teraz takie, wiecie, takie twarde, czuję po prostu, że coś tam jest, ale tak poza tym widzę, że jest mega szybka regeneracja, przynajmniej w moim przypadku, i uważam, że te usta wyglądają nadal bardzo naturalnie, tym bardziej, że one jeszcze będą mniejsze. Teraz powiem tak, jeśli chodzi o ból, to nie będę was kłamać, mnie to bolało naprawdę bardzo. Zresztą pewnie widziałyście po tym, jak ściskam piłeczkę i co robię z nogami. Powiem szczerze, że jest to przynajmniej dla mnie mega, mega niefajne uczucie, takie okropne wręcz bym powiedziała. Oczywiście jest to ból do wytrzymania, ale no, jest to mega nieprzyjemne i jak dla mnie naprawdę strasznie bolesne. Na szczęście samo kucie trwa dosłownie jest 5 minut. Ja miałam wstrzykiwane pół mililitra, tyle wystarczyło właśnie, żeby uzyskać taki efekt u mnie. Jutro będę wam też jeszcze nagrywać, może zrobię z tego po prostu takiego vloga. Jutro pokażę wam też właśnie, jak te usta wyglądają dzień po zabiegu. Dzień dobry dziewczyny, dzisiaj usta wyglądają już tak. Są troszkę mniej opuchnięte niż wczoraj, tutaj ten guz nadal jest widoczny. Ale jutro już będę mogła sobie nałożyć szminkę na te usta. Nie czuję już właśnie nic twardego w ustach, już są takie miękkie, wszystko już jest git, także myślę, że po prostu mam bardzo szybką regenerację. Dzień dobry, dzisiaj jest czwartek. Wiem, że w środę miałam dodać wam filmik właśnie, w którym pokazuję wam cały zabieg, ale stwierdziłam, że pokażę wam jeszcze te usta, jak wyglądają dzisiaj, czyli 3 dni po zabiegu. I moje usta aktualnie wyglądają tak.
Widać tutaj jeszcze jakieś małe siniaki, zaczerwienienia. Opuchlizna już mi zeszła i nadal uważam, że jest to mega naturalny efekt. Nawet pytałam się mamy, taty, czy widzą jakąś różnicę. Powiedzieli mi, że nawet nie widać, że mam usta robione. Tylko właśnie po tych siniakach można to zauważyć. Nie czuję już, wiecie, tych takich grudek. Usta są bardzo miękkie. I już jest wszystko git. Także ja jestem naprawdę mega zadowolona. Mogę Wam z czystym sumieniem polecić Sonię, która właśnie wykonywała mi zabieg. Bardzo fajna dziewczyna, spokojna, a zarazem śmieszna. I tutaj też jeszcze podaję Wam Instagrama Soni. No, to by było na tyle, dziewczyny. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmiku.